Cześć. Ten materiał będzie troszeczkę inny niż pozostałe, ponieważ będziemy w mniejszym stopniu korzystać z Meraki Dashboard, ale omówimy temat, który jest bardzo ważny z punktu widzenia administratorów, a który Meraki w bardzo fajny sposób wdraża w swoje rozwiązania. Czyli porozmawiamy sobie dzisiaj o High Availability, czyli w skrócie HA. Pewnie wiele osób, które ogląda ten materiał i jest administratorami, wie o tym, jak dużym problemem jest awaria sprzętu. Ponieważ jedyną rzeczą, którą możemy zrobić, jest zgłoszenie RMA, ewentualnie jeśli mamy taką możliwość, podmiana urządzenia, wgranie nowej konfiguracji i uruchomienie sieci, ale nie zawsze jest to możliwe i za każdym razem wymaga naszej akcji i wymaga naszej akcji szybko. Dlatego wielu producentów wprowadza tego typu rozwiązania jak HA do swojego portfolio i Meraki nie jest wyjątkiem. Oczywiście Meraki też posiada takie rozwiązanie, nazywa się ono WarmSphere i jest dedykowane dla serii MX. W przypadku przełączników, czyli serii MS od Meraki, także możemy uzyskać podobne funkcjonalności za pomocą funkcjonalności Stack, ale o tym może w innym materiale. Dobra, ale co jest ważne? Jeżeli chcemy zastosować WarmSphere w naszej sieci, to przede wszystkim oba urządzenia, czyli to nasze główne i to zapasowe, muszą być dokładnie tym samym modelem. Co dodatkowo ważne, nie wymagana jest dodatkowa licencja dla urządzenia zapasowego. Wystarczy, że urządzenie główne jest pokryte licencyjnie, drugie urządzenie już tego nie potrzebuje. Po trzecie, konfiguracja HA nie wymaga specjalnego połączenia pomiędzy oboma urządzeniami, co bardzo ułatwia implementację tego w naszej sieci. Co ciekawe, jeżeli nasz biznes zaczyna rosnąć i faktycznie posiadamy już oddziały, które potrzebują takich rozwiązań, w bardzo łatwy sposób możemy to skonfigurować, spakować takie urządzenie i wysłać na miejsce. Osoby, które niekoniecznie są informatykami, spokojnie poradzą sobie z zainstalowaniem takiego sprzętu. Co ważne, z racji takiej, że te urządzenia nie posiadają dedykowanego portu, który się łączą, czyli cała komunikacja obu urządzeń zamyka się przez Meraki Dashboard. Wynika z tego jeden fakt. Jeżeli mamy połączenie WAN-owe, to potrzebujemy dwóch unikalnych adresów IP w tej podsieci, żeby te urządzenia mogły pracować. Minimum dwóch na każde łącze WAN-owe, jakie posiadamy. No dobra, jak to się robi? Uwaga, to będzie szybkie. Przechodzimy do naszego panelu Meraki Dashboard, wybieramy odpowiedni network, dla którego chcemy pracować. Wybieramy Security and SD-WAN. Dalej przechodzimy w Appliance Status i tutaj mamy przycisk konfiguracji WarmSphere. Klikamy Enable i wybieramy urządzenie, które pochodzi z naszego inwentory. One nie może być podpięte do żadnego już istniejącego networka, tylko po prostu musi znajdować się w naszym inwentory. Wybieramy takie urządzenie i teraz mamy opcję. Albo to urządzenie dostanie adres DHCP i będzie się nim komunikowało z Meraki Dashboard. Ewentualnie możemy wprowadzić takiego jak Virtual Uplink IP, ale ta opcja jest dostępna tylko w przypadku, kiedy mamy więcej niż te dwa adresy w sieci WAN-owej, kiedy dostajemy od naszego partnera na przykład pulę. Jest to przydatne do optymalizacji ruchu, ponieważ ten adres jest współdzielony pomiędzy oba urządzenia. W razie awarii pierwszego, drugie urządzenie będzie wykorzystywało go jako swój adres IP w połączeniu WAN-owym. Możemy zdefiniować go dla obu łącz WAN-owych. Później klikamy Update i w momencie, kiedy to urządzenie podłączy się do sieci, automatycznie uruchomi się jako hotspot. Aby takie urządzenie usunąć z naszej sieci, klikamy Spare i na końcu klikamy Remove from this network. Koniec. Cała konfiguracja, czyli jest to bardzo proste, nie wymaga ona dodatkowych narzutów, jeśli chodzi o konfigurację czy wiedzę. Każdy, nawet mniej zaawansowany informatyk, spokojnie sobie z tym poradzi, a dzięki temu zapewniamy naszemu biznesowi dużo wyższą jakość usług i przede wszystkim bezpieczeństwo naszego dostępu do internetu. Dzięki za wysłuchanie tego materiału. Zapraszamy do kontaktu z nami, jeżeli macie więcej pytań. Oczywiście w komentarzach możecie wpisywać sugestie na następne materiały i do zobaczenia.